a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Devlexie. Moi drodzy, zakończyliśmy tutaj przy Raudrze oraz innych ex-banitach, chyba tak ich najlepiej będzie określić, którzy to otworzyli tutaj swoją małą... Strasznie nerwuje mnie ten generator, mogłem to troszkę później ogarnąć. Że otworzyli tutaj swoją, powiedzmy, małą wioskę i tutaj sobie żyją. I mieliśmy od nich odzyskać, czy uzyskać pewne zapasy. Dobra, 998-1758-1455. 9951, jak dobrze pamiętam. Nie udało się. Nie. 1758 to było kolejny. Tak, dobrze mówię, chyba dobrze mówię. 8. Nie udało się. Jaki był ten ostatni? Czy może ja po prostu się walnąłem znowu? Nie umiem czytać. 9981. Okej, czyli 1455 to jest ten, który powinien tutaj zadziałać. 1455. Wchodzę w to. Proszę bardzo, i mamy zestaw survivalowy 5 sztuk. 5 na 20. No tu mamy pierwszą piątkę, czyli zakładam, że pozostałe dwie będą tam. W sensie kolejne dwie piątki. Jeszcze jedną chyba będziemy musieli wrócić do Radoka, aby odzyskać, bo powiedział, że tam część potwory zjadły, jak dobrze pamiętam. Mamy metalowy złom. No możemy się tutaj troszkę rozejrzeć, bo na dobrą sprawę nie spojrzeliśmy, co tutaj się jeszcze znajduje, oprócz faktu, iż no, był tutaj Radok i widzieliśmy jeszcze chyba dwójkę tych jego towarzyszy. No i oczywiście ogarnęliśmy sobie nasz... O, proszę bardzo, komórki plazmowe. Energetyczne, wyglądają tak samo. Oczywiście oprócz tego, że ogarnęliśmy sobie nasz teleporter tutaj. To jest dosyć ciekawe miejsce. Ale cieszy mnie, że oni sobie to jakoś ogarnęli życie. I że jest to kolejny jakiś taki mini obóz. Nie. Ja tu nie siadam. O nie, dobra. Okej. Mogę kraść papier toaletowy, stąd z niego tyłem. Piękne. To był bardzo dziwny dźwięk, taki mokry bardzo. Myślę, że wdepnąłem coś. O nie, ale okej, zrobili sobie toaletę. Przynajmniej ona istnieje i zakładam, że mogą zrzucać fekalia w tę stronę. Co by było całkiem dobre, w sensie... W sumie nie powinienem mówić, że to jest całkiem dobre, ponieważ nie wiem w sumie, czy... coś takiego by na przykład nie sprawiło jakichś problemów zdrowotnych, albo... jakieś namnażenie się bakterii, potencjalnego zagrożenia dla nich, potem zdrowotnego, biologicznego w tym kontekście. Ja mam włóczy kija. Przekonam, że ta dwójka jest po prostu włóczy kijami w tym wypadku. Kamień. To jest kolejna szafka, co zobaczmy. Było 9981. Nie udało się. 1758. Wchodzę w to. Proszę bardzo, okej. Mamy 7 tym razem, okej. Mamy 12 i co w tym będzie w takim razie 8? To było 9981 ten ostatni. Wchodzę w to. Tak jest. I jest rzeczywiście 8. Jeszcze trochę innych rzeczy. Całkiem sporo w ogóle uzyskaliśmy. Moim zdaniem nawet na tym więcej zyskaliśmy niż straciliśmy. Pójdźmy jeszcze z nim na chwilkę pogadać. Panie, bo w tych się ruinach tutaj... nie znajdziemy nic użytecznego. Przestać. Są oczyszczone do cna. Wiem, ale całkiem miło się z tymi ludźmi. Gada. Okej, nie pozwolą mi wykorzystać ewidentnie tutaj łóżka. Dobra. No i on też nam nic więcej nie mówi, tak? Mówi, że nam przyjemnej podróży. To akurat szkoda, że cały czas go wyświetla, bo nie powinno, moim zdaniem. On już nam nie ma nic do zaoferowania. Co ja chciałem zrobić natomiast, to było... Mam jeszcze jakąś notatkę, co takiego, wydatna strona 4. Zdaniem Ediego powinniśmy się tu zamelinować i zbudować umocnienia. Jest przekonany, że wkrótce zaatakują nas albowie. Mam nadzieję, że tylko tak żartuje. Po co mieliby to robić? Nie wiem, gdzie to było znalezione. Gdzieś dziennika łupieżcy. Okej, no i mamy te dwa fragmenty mapy nowe, które mogę sobie odznaczyć. Je sobie gdzieś tam odłożymy kiedyś. Mamy też te zdjęcia. Pozwólcie, że je szybko tylko przeklikam, ponieważ akurat w kwestii właśnie tych notatek chciałbym mieć wszystko wyczyszczone, dlatego że całkiem sporo ich czytamy. I właśnie, kolejny, kurczę, wybaczcie, tak notatki na sam początek wlazły, ale jak już zacząłem czytać. Jak przetrwać największe zagrożenia na pustyni? Chciałbym teraz przedstawić kilka kwestii, z których większość ludzi nie zdaje sobie sprawy. Numer 1. Miny. To cholestwo ciężko dostrzec. Małe, okrągłe, czarne talerze na ziemi, nie próbuj ich rozbroić. Są stare i nieprzewidywalne. Często wybuchają. Zachowaj bezpieczną odległość i użyj broni dalekosiężnej, o proszę, by je zdetonować. Czyli nam nawet takie
tutaj podręcznik, powiedzmy, to mówią. Dwa, zatrucie radioaktywne. Robi ci się nadzwyczaj gorąco, czujesz się słabo, na skórze zaczynają się pojawiać bąble. Gratuluję, zatrucie radioaktywne. Twój koniec jest bliski. Generalnie choroba popromienna po zatruciu. Znaczy nie wiem, czy to powinniśmy nazywać zatruciem. To jest ekspozycja na radiację. Ja wiem, że pisał to pewnie ktoś, kto nie jest... I widzę, że mój Gryński mnie jeszcze bardziej odwala niż wcześniej odwalał. Ktoś, kto nie jest prawdopodobnie tak bardzo obeznany z radiacją, bo jest to pewnie ktoś z tego nowego świata już teraz, powiedzmy. Ale generalnie powinno się to chyba nazywać zatruciem radioaktywnym. To powinna być nadmierna... wystawienie się na nadmierną radiację i choroba popromienna. Nie sądzę w każdym razie, że zatrucie powinno być dobrym słowem. Na pewno, jeśli nawet jest jakiś inny termin, to nie sądzę, że to jest zatrucie. Zatrucie jednak sugeruje, że musimy coś spożyć albo coś wciągnąć do ust. Natomiast promieniowanie działa troszeczkę inaczej. Wciągnąć do ust, cegaram, wciągnąć do nosa. W sensie, wiecie, oddychać czymś. Chociaż nie, chyba wtedy też nie jest zatrucie. Nie, to jest zatrucie. Można się zatruć na przykład tlenkiem węgla. Ale radiacja działa trochę inaczej, więc nie sądzę, że zatrucie jest tutaj dobrym określeniem. Niemniej, mogę się też mylić. Możliwe, że rzeczywiście jest to w języku polskim prawidłowe. Jeśli nie posiadasz odpowiedniego sprzętu, lepiej omijaj napromieniowane rejony szerokim łukiem. Numer 3. Woda z konwertera może się wydawać lekiem na pragnienie, ale to syf pełen ludzkiej i zwierzęcej padliny. Jest w niej wszystko to, co pozostało z nieszczęśników, z których albo wiody z sali Alex. Nie próbuj jej pić. I to wszystko w kwestii tego podręcznika i też w kwestii cokolwiek więcej, co mielibyśmy tutaj zrobić, a ja miałem sobie wybrać misję. I znowu jak głupi, źle klikam. To jest Eli, to mamy. To wiemy. To możemy zrobić. Bo w sumie na dobrą sprawę to jest jedyne, co możemy jeszcze zrobić oprócz tego. Oprócz Eliego i Baldra. Więc zobaczmy. Więc tak naprawdę już będziemy powoli wracać do Hortu. Nie od razu, ale w miarę. O proszę, już jest wieczór i rzeczywiście przyszedł tutaj jakiś krótki, o proszę. Co słychać? Masz gotowy towar, który ma trafić do Hortu, prawda? Czy to pytanie? A może stwierdzenie? Bo ja nie mam pojęcia, kim jesteś. Przysyła mnie Gotthard. Gotthard? Kto to taki? Chwila. To przecież ten facet, który haruje jak wół przy tych durnych robocikach. Dobrze. Możemy dobić targu. Czego potrzebujesz? Czego szukasz, pani, to... No, czytaj rzeczy. No, nie wiem, czemu miałbym go o to pytać. Muszę kupić kilka części zamiennych. Części... zamiennych? A tak, już pamiętam. To te specjalne... bardzo konkretne zamienniki. Tak, oczywiście, że je mam. Najwyższej jakości. Bezpiecznie spakowane. Jak zawsze. Pozwól, że teraz ja zadam ci pytanie. Masz czym zapłacić za te części zamienne? Myślisz, że przyszedłbym tu, gdyby było inaczej? Wiesz, niektórym zdarza się zapomnieć o tej istotnej części handlu. Spodziewam się. Spodziewam się, że może tak być. Mam nadzieję, że go tylko nie oszuka, chociaż... To by było głupie, bo tak naprawdę wtedy jeden i drugi traci klienta. W sensie jeden traci, przynajmniej inaczej, jeden traci klienta, drugi traci dostawcę. Więc to było strasznie bez sensu, gdyby go chciał oszukać. Natomiast jestem w stanie zrozumieć, czemu on jest, czemu krótki jest tak bardzo negatywnie do tego wszystkiego nastawiony, albo bardziej powinienem powiedzieć ostrożny. No bo po pierwsze jest w Ignadonie, jest zaraz pod Hortem, może mu się cokolwiek stać. To, że ktoś by zapomniał kryształku i chciał go zastrzelić potem wcale by mnie nie zdziwiło, więc ma to sens. Ma to sens poprzez ta jego ostrożność. Oto kryształki za zamówienie Gottharda. A reszta? Jaka reszta? Ta, której potrzebuję ze względu na wzmożony popyt. Dokładniej dwa razy tyle, ile mi dałeś. Przespałeś lekcję o popycie i podaży, czy zapłacisz mi, ile trzeba? Mikrus, zobaczcie, bo on się nazywa krótki, a tej go przetłumaczy jako Mikrus. Wydaje mi się, że po prostu pójdziemy w stronę, to była umówiona kwota i tyle. Jakby umówiliście się na jakąś kwotę, trudno. To, że podskoczyła cena po tym. Tak się, jak się sprzedaje te futures na rynku,
Tak samo i tutaj to działa. Jakby sprzedałeś coś, co teraz poszło do góry w międzyczasie, trudno, twój problem. Dostaniesz umówioną kwotę i nic więcej. Dziwne. Jestem pewien, że dostanę dokładnie tyle, ile sobie zażyczę. Co niby powstrzymuje mnie przed zabiciem cię i zgarnięciem twoich kryształków? Nic, prawda? A więc chcesz walczyć? No to, moi drodzy, banitów? Ja mam wrażenie, że banitów wytniemy do cna w tym wszystkim. Nie wiem, zauważyliście, ale ostatnio jakoś tak... Jakoś tak wszystkich, każdego pojedynczego banita po prostu ścinam. W ogóle dostałem tylko 71 Rexu z niego. Co się stało z tym pozostałym Rexem, Halko? Chyba, że ja jestem ślepy. Ale mniejsza. W takim razie, moi drodzy, to chyba wszystko, jeśli chodzi o zadania poza Hortem. Na całe szczęście w ogóle teraz przeciwnicy są w miarę łatwi, bo no, już się troszkę ulepszyliśmy. Już możemy rzeczywiście pozabijać, powalczyć tutaj z ludźmi. I z potworami również. Ruszaj się. Aleksander nadal wobec nas nie ma żadnych wymogów i tak dalej. Podoba mi się całkiem to miejsce nocą. W sensie fajnie wygląda klimatycznie, bardzo moim zdaniem. Zobaczmy. Tylko do kogo ja mam iść z każdą z tych misji? Patrzcie, coś się buguje teraz ten to menu. Często naszą postać nam tutaj przedstawia. W sensie połowę czaszki. Tego nie możemy zrobić, tego nie możemy zrobić. Znaczy pewnie zrobimy niedługo. To jest Ewa. To jest Gotthard. Okej, okay, to pójdźmy do Gotthard w takim razie. Najpierw będziemy szli po kolei od góry do dołu. Ja wiem, że to może nie być najbardziej efektywne, ale... Cóż. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że no, on będzie zadowolony, chociaż... pewnie będzie, może być zły na nas, za to, że zabiliśmy dostawcę. Ba, zaryzykujesz stwierdzenie, że on może być bardzo zły za to, że zabiliśmy dostawcę. Bo teraz on stracił dostawcę. I... Może byłby gotowy na zapłatę takiej większej kwoty. To wie. Niemniej, zobaczymy zaraz. Tutaj nikt się nam nie przejmuje, pomimo że zwinęliśmy tego drona stąd. No i cóż. Zdobyłem dla ciebie te skrzynie. Spisałeś się. Jeśli w zamówieniu niczego nie brakuje, w końcu będę mógł ruszyć z zaległymi naprawami. Twój dostawca nie żyje. Nie żyje? Niech to szlak. Czekałem na te dostawy od wieków. Mam nadzieję, że niedługo ktoś przejmie jego interes. To jest... Wybaczcie, moi drodzy, dosyć oczywiste jest to, że banici będą mieli zazwyczaj jakieś takie części, bo oni są przecież złomiarzami, no. Oni będą mieli tego typu części, będą mieli tego typu rzeczy. To wszystko? Wciąż muszę ci zapłacić. Masz to dla ciebie. Okej. Okay. Miło. Nie za dużo, nie za mało, tak... Akurat sam raz za tę prostą misję. Trochę nam brakuje, ale chyba już... No w miarę niewiele do kolejnego poziomu. Wybaczcie, to jest tak słaby kontrast. Ja naprawdę nie widzę, gdzie to jest, póki nie... Obrócą się jakoś tak, żeby akurat mój monitor... wszedł w tę fazę, gdzie widzę lepiej kolory. No sorry, ten kontrast jest po prostu beznadziejny. To jest chyba gdzieś tutaj końcówka, więc nam brakuje, nie wiem, z jakichś 15-20% max. Dobra, kolejna misja w takim razie. Tu przyczyna i skutek. To jest to, tak, okej, okay, my wiemy, co się stało. Możemy pójść do Hagena. Okej, okay, on jest po prostu za nami. Myślałem, że gdzieś nam pokazuje daleko w Horcie, miałem takie, znaczy daleko w Ignadonii, miałem takie, halo, co? Dlaczego? Przecież Hagen był rzeczywiście z tyłu. Był bodajże gdzieś tutaj. Op, pomyliłem się. Tutaj w ogóle było napisane, to, a, że to jest konserwacja. Dobra. To był tylko ten jeden gość bardzo, bardzo podejrzany, o którym mówiłem, że no, może to być ten gość od narkotyków. To gdzie był Hagen? Hagen jest, a, tutaj, okej. Okay. No, bo to jest ta administracja. Dobra, jest, oto on. Znalazłem kryjówkę mutantów. Czekam na raport. Mutanty nadciągają z północnego wschodu, jak podejrzewałeś. Obozują obok złóż Eleksu, które znajdują się w pobliżu Hortu. Zamordowały twoich ludzi. Tego się właśnie obawiałem. Przygotuję kolejny oddział do drogi. Musimy wybić te zgraje do nogi, nim ponownie zaatakuje. Niemal bym zapomniał. Oto twoja zapłata. Uwaga!
A i patrzcie, idą ludzie rzeczywiście. Wydaje mi się, że sobie poradzą czterech kleryków. Ej, pójdziemy tam, bo ja chcę zobaczyć, czy oni rzeczywiście sobie poradzili, czy nie. Wysłuchajcie mnie! Odkryto nowe złoża Eleksu. To właśnie tam gromadzą się mutanty, które przypuściły atak na Hord. Macie natychmiast tam wyruszyć i opanować sytuację. Nie pozostawcie żadnego mutanta ani Alba przy życiu. Zabezpieczcie złoża, byśmy sami mogli rozpocząć wydobycie. Czy to jasne? Tak jest. Odmaszerować. Podoba mi się te takie drobne interakcje, gdzie rzeczywiście postaci przyjmują jakieś tam rzeczy, albo są po prostu postwyborowe jakieś elementy w tym wszystkim. W sensie, że po naszych wyborach jest rzeczywiście jakiś, coś się dzieje w świecie. To jest Levin. Okej, tego nie mamy zrobionego jeszcze. A mamy jedzenie dla kleryków, więc to powinno nam też raczej szybko zejść. Jak dobrze pamiętam, to będzie chyba misja w kantynie, dlatego tak spojrzałem się, jak byłem przy kantynie. Czy już zrobiłem wszystko, ale nie, przepraszam, pomyliłem się, to nie będzie kantyna, to będzie tutaj. Tylko nie będą, co tutaj było, co to było za miejsce. Mam cię na oku! Hord dba o nasze be... Okej, to nie był Hans Flicka, to jakoś pomyliłem? Aj, przepraszam. Mój błąd. Przecież to jest pomarańczowa strzałka, czyli dobrze mówiłem, do kantyny jednak. Pomarańczowa strzałka jest tutaj tą ważną, bo ta druga dąży tylko do tego gościa, który jest wśród... w tamtym obozie, jak on się nazywał, na R jakoś. Na początku odcinka go jeszcze widzieliśmy. Mam pakunki, o które prosiłaś. Dali ci je? Zrobią to ponownie? Za co chcieli się wymienić? Chcieli Eleksitu. To ma sens. Będą mogli go wymienić na to, czego im brakuje. Trzymaj. Mam nadzieję, że to pokryje poniesione koszty. Okej. Zimny Alp. Przepraszam. Ja mam ten problem, że ja zawsze myślę, okej, czy powiedzieć, że jestem kwita? Nie. Muszę być zimnym Albem, no. Wydałem więcej, by zdobyć jedzenie. Nie wierzę, że ceny tak bardzo poszybowały w górę. Przykro mi. Na więcej mnie nie stać. A, jeszcze i dałem kryształki. Czemu ja jej dałem kryształki? Halo? Nie powinno być na odwrót, że ona mi daje? To ewidentnie jakiś bug wszedł. Znaczy, nie boli mnie to. No tak, na dobrą sprawę. Nie boli mnie to, pewnie bym nawet to odpuścił, ale odgrywam pewną postać w tym wypadku. I przykro mi, moi drodzy, będę postępował nawet wbrew sobie. Masz dla mnie jakieś jedzenie? No jasne, ale musisz dać mi kryształki. No cóż. Okej, no tak, ona rzeczywiście nam chyba mogła dawać tylko, jeśli byśmy byli tymi akolitami, czy coś takiego. Jak dobrze pamiętam. Dobra, w takim razie zobaczmy jeszcze, jakie inne misje mamy tutaj. No niestety powoli nam te misje się... w sensie ta liczba tych misji się nam zmniejsza i przez to powoli... Powoli, wybaczcie, patrz, co tutaj się dzieje. Powoli musimy się zbierać, powiedzmy, z tymi rzeczami. Chociaż widzę, że jeszcze jest parę misji, które będziemy mogli podjąć, zanim zdecydujemy się do kogo dołączyć. Bo na dobrą sprawę będziemy musieli do kogoś dołączyć, zanim wykonamy część innych misji. Dlatego, że po prostu one są za trudne dla nas i nawet jakbym chciał, to nie dam sobie z nimi rady. Dobra. Na razie jednak tego nie zrobię, to mogę spróbować zrobić. Przynajmniej to. I to będzie Eli. Chodźmy w takim razie do Eliego. Tylko nie wiem, czy będę mógł go wydostać jakoś już teraz. Może to być bardzo ciężkie. Ale przekonajmy się. Ferdynand, kto to? Hej, szukasz czegoś konkretnego? Chętnie pohandluję. Chyba z nim nie gadałem. Najwyższa jakość za przyzwoitą cenę. Tylko u mnie. Wielu masz klientów? Zdefiniuj wielu. Ignadon nie jest stolicą handlu na Magalanie. Muszę dorabiać sobie jako górnik, żeby związać koniec z końcem. Ale jakoś daję radę. Chcę kupić jakieś ubrania. Do usług. Masz konkretne wymagania?
Co najczęściej przywdziewają tutejsi mieszkańcy? Wszystko zależy od statusu społecznego. Potrzebujesz bielizny? Piżamy? Pancerza? Do wyboru, do koloru! Mogę skompletować ci cały zestaw w odpowiednim rozmiarze. Ten strój należał do jednego z braci, który ujrzał już oblicze Kalama. Pokój jego duszy. Nada się jednak idealnie. Okej, okay. Nie wiem, czy rzeczywiście będzie warte swojej ceny, ale to jest 100 kryształków. Okej, okay, zaryzykuję. Wezmę pancerz. Świetnie, masz nosa do interesu. Mogę służyć czymś jeszcze? Okej, okay, nie wiem, czy dodatkowe ubranie będzie tego warte. Chociaż może ono będzie po to, żebym mógł pomóc Aliemu uciec. Może to będzie, wiecie, żeby on się mógł przebrać, bo to jest ubranie kleryków. Mimo wszystko, wybaczcie, ale ten balans bieli, no będę musiał coś z tym zrobić za chwilę. Niestety, ale światło się... I teraz nie będzie chciała kamera ze mną współpracować, prawda? O, proszę, zdecydowane. Będę musiał coś z tym zrobić, bo przez pół dnia było trochę jaśniej, teraz jest ciemniej i niestety to trochę odwala. Co masz dobrego? Oczywiście. Zobaczmy, co on ma. Na dobrą sprawę, no niedużo. Nawet bym powiedział bardzo niedużo. Nie wiem, mnie z tego interesuje. Dobrze wyposażony, jeden z dwa. A to może być część z tych rzeczy, o których mówił nam, pamiętacie, ten Alp. Może dzięki temu będziemy mogli coś jeszcze ogarnąć. Jak pozyskujesz swój towar? Głównie dzięki patrolom, które rozsyłamy. Natrafiają na mnóstwo artefaktów ze Starego Świata. No, a oprócz tego są jeszcze łupy wojenne. Nasi wrogowie to doskonałe źródło wzbogacania. Okej. Proszę bardzo, dobyliśmy jakąś zbroję i to całkiem dobrą podobno. Według tego, co sugeruje opis. To mnie zaskoczyło, myślałem, że byłem u niego. To jest sklep wielobranżowy. W sensie myślałem, że byłem w tym miejscu. Po prostu się zdziwiłem. O, a co tutaj jest napisane? Nie wiemy. W takim razie jeszcze coś, co chciałbym zrobić, tutaj jak mówiłem, spojrzy na ten, na to ubranie. A, okej, okay, to mi nic nie da. Po co mi w takim razie to ubranie? Bo byłem pewien, że... A nie, przepraszam, to jest przywłaszczenie cudzej własności. To jest coś, co myślałem, że będzie... Wiem, co mam zrobić, ale nie. To nie to. Dobra, w takim razie chodźmy do Aliego. Zobaczymy, co damy radę z tym zrobić. Prorok Arvid przestrzega. A ten dalej gada. Nadchodzącą apokalipsą. Ten dalej gada i nic się nie zatrzymuje po prostu. Ręce przy sobie. A? Ręce przy sobie, prośba o pomoc. Ostateczne ustalenia. Czyżby go przekonwertowali w takim razie? Bo tak to brzmi. Kalan zasługuje na lojalność. To jednostka, która przeszła cudowną przemianę z łupieżcy w boskiego sługę Kalana. Jego dusza jest już czysta. Myślę, że zasymiluje się z naszą społecznością. Niech Kalan prowadzi nas wszystkich. Musimy mu nieźle wyprać mózg. Ja zobaczcie, coś co też zauważyłem teraz dopiero. Tutaj pod jakby... przy tym podzie, przy tym łóżku, oni mają ekrany i zakładam, przez te ekrany, jest wyświetlana ta wiedza Kalana, czy przesłanie Kalana i pewnie mają tej przez noc jakby wypowiadane te wszystkie słowa, te nauki Kalana. Czy my się znamy? Z Eli. Musiało mi się wydawać. Nie, Ali. Pokój z tobą. Kalan wzywa mnie do pracy. Niech światło Kalana cię prowadzi, a jego mądrość wskaże właściwą drogę. Okej, okay. Wyprali mu mózg, całkowicie mu usunęli, też wspomniałem, to by wyglądało. Jestem ciekaw, co będę mógł Wilkowi w takim razie powiedzieć. To jest bardzo dziwny efekt, który tutaj nagle naszedł. Jakbyśmy mieli tutaj pełno dymu. Okej, okay, widzę, że ten Eli daleko się nie ruszył przez te pół dnia, jak my spaliśmy. Oczywiście tak to mówię pół żartem, pół serio. To w takim razie powinniśmy być tutaj u góry. Jedynie zapewni ci bezpieczeństwo. Z Wilkiem, jak się nie mylę. Mówię, to tutaj była ta... Nie, to jest katedra, chwileczkę. To gdzie był Wilk? Wiecie, bo nie pamiętam teraz, gdzie była mina. Ehe. Przepraszam, nie mogę z tego, no to było tak, to jest tak źle przetłumaczone, że... Będę z tego cisnął pewnie jeszcze długi czas.
Tu jest wyjście gdzieś, tam jest robot strażniczy. Nie, Oswald, nie mam ochoty poznawać jego służb, podziękuję. Tutaj jest mina. I zobaczymy, czy będziemy mogli pogadać z wilkiem. Eli poddał się sugestii. Powinien gnić w ziemi, a nie wałęsać się tutaj. A teraz ma ochronę. Możesz być pewny, że sugestor Balder będzie miał na niego oko. Żyj sobie z tą świadomością. Nie wiem, czemu to miałoby być coś złego. Świat się zmienia. Wszyscy powinniśmy wreszcie to zauważyć. Okej, tyle jeśli chodzi o Stormsona. Okej, czy ja mogę tutaj coś jeszcze wykopać, czy wykopałem wszystko? Wykopałem chyba wszystko. Patrzę. No i zobaczymy w ogóle. Chciałem zobaczyć interakcję pomiędzy wilkiem a Elim. Ale wydaje mi się, że skoro... Czemu wilk chciałby nadal jego śmierci w takim razie, skoro dał się przekonwertować? Uważaj tutaj! Nikt nie chce kolejnych nawi. Okej, nie ma między nimi interakcji. Dobra, no to kolejna misja odhaczona. Relatywnie szybko nam to idzie, będąc szczerym. To co nam to jeszcze zostanie? To jest ten towar, to jest Ewa. To jest ostatnia rzecz, którą mogę jeszcze przemyśleć nad zrobieniem. Nauki Arvida i konsola bezpieczeństwa. Okej, zobaczmy, co się nam uda tutaj ogarnąć w tej kwestii. Bo osobiście jakoś nie widzę tego, ale przekonamy się, może po prostu będzie to łatwiejsze, niż mi się wydaje. Bo też jestem ciekaw, co Arvid tutaj takiego chciał przekazać, co takiego tutaj się z tym wiąże. Okej, i to coś jest niby tutaj na dole. A to pewnie będą te nauki Arvida, a my ten panel musimy ogarnąć tutaj. Rzemiosło 3, okej. Imię dodane do listy. To powinno załatwić sprawę. Okej. Zapiszmy na wszelki wypadek, jakby się coś miało tutaj stać. Jestem już. Dobra. Nie mam teraz teoretycznie dostęp. Uważaj, w co się pakujesz. Stój! Podaj cel swojej wizyty. Wstęp tylko dla upoważnionych. Jak długo będziesz to jeszcze powtarzać? Aż zrozumiesz, że wstęp mają tylko upoważnieni. Zejdź mi z drogi. Archiwum jest pilnie strzeżone. Czemu miałbym cię wpuścić? Wydaje mi się, że nie będę o nic pytał, ani cisnął z przepuść mnie, tylko mam stosowną przepustkę, bo to jest w tym momencie chyba prawdziwe. Mam stosowną przepustkę. To się okaże. Poczekaj. Zgadza się, ale nie przypominam sobie, by twoje imię widniało wcześniej na liście. Wygląda na to, że masz upoważnienie. Wejdź proszę. Nie zakłócaj jednak pracy archiwistów. Pamiętaj. Milczenie jest złotem. Co do archiwum? Czy w archiwum znajduje się kopia księgi Arvida? Naturalnie. Przechowujemy tam wszystkie dzieła Arvida, jakie ocalały. Co zawierają te pisma? Jego przepowiednie i przykazania, zgodnie z którymi żyjemy. Zdecydowana większość jego manuskryptów jest zaszyfrowana. Po dziś dzień mamy problem z ich zrozumieniem. Zaszyfrowana? Co masz na myśli? Część pisana jest kodem, a niektóre fragmenty to parabole, są więc zależne od interpretacji. Studiowanie i zrozumienie ich tajemnic wymaga ogromnego skupienia. Jak już mówiłem, tylko nieliczni z nas mogą pojąć sens jego słów i wypełnić się mądrością Kalana. Mogę przeczytać dzieła Arvida? Ty? Nie. Dlaczego? Ponieważ tylko wybrańcy mają dostęp do jego zapisków. Ty nie jesteś jednym z nich. Dość już się o tym nasłuchałem. Niech tak będzie. No, może zaraz się okaże, że też będziemy jednak wybrańcem tym wszystkim. Przekonajmy się. W ogóle tak przejrzyjmy też. Widzę, że rzeczywiście tych archiwów jest trochę. O, raport starszego lekarza. Jest trochę. To wygląda jak... Te archiwa wyglądają jak takie stare foldery z lat 80-tych, 90-tych, trzymane w biurach.
W dzisiejszych czasach gwarantuję wam, że mało która firma trzyma aż takiej ilości dokumentów. Naprawdę mało która. Możecie mi wierzyć na słowo. Wskazany dziennik, go proszę. Wie co, będę tutaj kradł, bo chcę zobaczyć, co się znajduje w tym archiwum. Z czystej ciekawości. Z archiwistka. Postaram się im nie przeszkadzać. Może potem zobaczę, zapiszę sobie i spróbuję im rzeczywiście z nimi pogadać i zobaczyć, co oni tutaj mają. Na ten moment tak bardziej chciałbym biegać w kółko, zobaczyć. O, oni mają nawet tutaj łóżka. Czekajcie, nie o to mi chodziło. Nie chciałem tab, tylko był capstock, żeby się skradać. Daj sobie spokój z tym skradaniem się. Widzę cię, idiota. Podobało mi się, to było jeśli piękne. Jeśli coś zginie, zauważę. Zachowaj ciszę. To miejsce służy do nauki. Do tej pory ona wypowiedziała trzy zdania, a ja ani jednego w sumie. Rozprawa o Eleksie. Kurczę, będzie co czytać, moi drodzy. Oj, trafiliśmy na kupę złota albo Eleksu. Dosłownie. A raczej górę dokumentów, które mogą być ciekawe. Teraz tam pójdziemy jeszcze po prawej, ale póki co. Jeszcze tutaj zobaczmy, co się więcej znajduje w tych miejscach. Wiesz, że też dużo tych rzeczy mogliśmy po prostu wziąć. Zwykła archiwista. Czyli nic chyba więcej tutaj nas nie będzie czekało. Szukasz czegoś? Nie, absolutnie niczego. A, dobra, tam są te księgi Kalana. To ma sens. Dlaczego nas tak zatrzymał? Gdzie on idzie? On teraz idzie w drugą stronę, tak? To idealnie. Tam jedna archiwistka jest jeszcze z tyłu, ale... My się podkradniemy po cichu. Zdjęmy księgi. Nauki Arvida. Przestań węszyć! Chyba już idę. Kurde, mi się postać... Co tu robisz? ...aktywowała, w sensie... skoczyła mi nagle i przez to wyszedłem z trybu... skradania się. Nie fajnie. A na szczęście mnie nie zaatakowali, więc to jest plus. To jest duży plus. Ja też mogę pogrzebać jeszcze. Okej, okay, a ten mnie nawet nie atakuje, więc też dobrze. Ja wybaczcie, moi drodzy, jak kradnę wszystkie księgi, jakie się da po prostu stąd. Też chcę poznać wiedzę Kalana. Też chcę poznać tajniki tegoż miejsca. Małych czerwony kamień tutaj mogę zostawić, to mnie aż tak bardzo nie jara. Chcę książek. Jestem tym pieprzonym gościem, który włamuje wam się do domu i widzi, nie wiem, jakieś diamentowe pierścionki i tak dalej, a kradnie wam kurwa książki. No wyobraźcie sobie, jak to musi dziwnie wyglądać, tak? Że ktoś wam wbija po prostu do mieszkania. I nie, że wam kradnie rzeczywiście jakieś wartościowe rzeczy, tylko, znaczy, okej, książki są wartościowe, ale rozumiecie, do czego dążę, no. Okazuje się, że z tych najbardziej wartościowych monetarnie rzeczy wszystko pozostaje jak było. Tylko wam giną książki. Dobra, ale wiecie co, jestem bardzo ciekawy, ja chcę przeczytać to, co znaleźliśmy. Więc dzisiaj będzie bardzo czytankowy dzień i też widzę, że powoli będziemy kończyli odcinek, więc... Pewnie tak gdzieś nam zajmie tutaj poczytanie tego wszystkiego. Więc wybaczcie dzisiaj, tak jak mówię, będzie taki, a nie inny odcinek. Prawda o żelaznorękim. Ponieważ nasi bracia i siostry często narażeni są na wysłuchiwanie przeróżnych opowieści o tym, jak Eryk Żelaznoręki pokonał nasze mechy, pozwólcie, że raz na zawsze wyjaśnię wszystkim, co się właściwie stało. Mówimy o czasie, kiedy berserkowie zaczęli pogłębiać swoje magiczne moce, postanowili wtedy zasadzić jedno z wszechserc poza granicami Edanu, na ziemiach Ignatonu, no nie wiedziałem o tym. Aby odeprzeć ten najazd wysłaliśmy na granicę mechy bojowe, atak naszych sił okazał się sukcesem, a większość berserków poległa. Wtedy mechy stanęły twarzą w twarz żelaznorękim, który wbrew przekazom nie rozgromił ich dzięki magicznej sile many. To, co się stało, to była zwykła awaria systemu zasiania mechów. Nie należy czcić żelaznorękiego jak bohatera, to czysta propaganda. Nie wierzcie w magię heretyków, jest przereklamowana. No, a jednak działa, tak? Są nauki Arvida. Boskie objawienie. Był to czas rozpaczy, nie wiedziałem, co się dzieje. Przyczyny tego koszmaru były mi obce, czułem się zagubiony. W godzinie próby otworzyłem się przed Kalanem, a on wskazał mi drogę. Zostaliśmy wybrani, przetrwamy dzięki technologii. Jedyne, czego należy przestrzegać, to nakazy Kalana, a nieskończone niebiosa otworzą się przed nami. Musimy oczyścić duszę i poświęcić się dziełu. Naszym
Świętym obowiązkiem jest nieść pomoc każdej zagubionej duszy, aż trafi ona na ścieżkę czystości i oświecenia. Kometa miała być naszą karą. Kalan nas przed nią ostrzegał, proponował nam zbawienie. Teraz, gdy świat stoi w płomieniach, musimy znów kupić się w jego łaski. Kalan ułożył wielki plan odbudowy, a ja jestem tu po to, by prowadzić tych, których siła pozwoliła im przetrwać spotkanie z kometą. Każdy, kto przejdzie próbę, zostanie zbawiony. Kroczcie tą drogą, przestrzegajcie nakazów, a nieskończone niebiosa staną dla was otworem. Okej, liczyłem na coś ciekawszego, a to straszny, straszny bullshit. Liczyłem, że to tutaj nam coś to powie o całym backgroundzie tego Kalana, coś o kleryka, ale nie, tam nie ma nic sensownego. Raport botanika. Skażenie próbek. Próbka I-56 nie przetrwała. Żadna z próbek nie jest w stanie przeżyć zbyt długo bez światła. Okej, czyli brak fotosyntezy w tym wypadku. Czyli to nie były grzyby, to musiały być rzeczywiście jakieś rośliny. Próbka R23. Rośnie powoli, korzystając ze sztucznego oświetlenia. Planuję wprowadzić minimalne zmiany do zakresu badań i rozpocznę testy od próbki R24. Wszystko idzie zbyt wolno. Jeśli nic się nie zmieni, umrę z głodu, zanim znajdą rozwiązanie. Gdyby tylko Gidon tu był. On rozpracował hodowlę roślin w kosmosie. Niestety jego notatki są zbyt pobieżne. Nie mogę z nich odtworzyć procesu. Cóż, moja praca nabiera coraz większego znaczenia. Badania nakierowane na podbijanie kosmosu mają nam teraz pomóc przeżyć w rzeczywistości po uderzeniu komety, w znacznie obniżonej temperaturze i całkowicie ciemnym niebem. O proszę, czyli to jest gdzieś tam te notatki są z okresu po uderzeniu komety, kiedy rzeczywiście jakby mamy tej sytuację, która miała miejsce w prehistorii. Nie pamiętam teraz dokładnie kiedy. Mówimy tutaj o okresie wyginięcia dinozaurów, kiedy właśnie było uderzenie komety, niebo zostało zasłane ciemnym dymem, ciemnym pyłem i wtedy bardzo, bardzo w ogóle dużo, chyba nie wiem, czy to było 80 czy 90% wszystkich gatunków żywych stworzeń wymarło. Nie cytujcie mnie, z tego nie pamiętam teraz dokładnie. Podczas obchodu zauważyłem zmiany na próbkach B467, 468 i 469. Woda okazała się skażona. Już miałem je wyrzucić, kiedy zauważyłem zmiany, jakie zaszły w roślinach. Wyglądają na całkowicie zregenerowane. Będę monitorował ich stan. Prawdopodobnie to była woda skażona Aleksem. 60. dzień, drugi dzień po katastrofie. Rośliny mutują w niesamowitym tempie. Cokolwiek było w tej wodzie, niczym nie przypomina żadnej znanej mi substancji. Należy dokładnie zbadać to, z czym mamy do czynienia. Okej. Okay. I tak w ten sposób powstały wszechsterca, pewnie między innymi. Raport dyrektora laboratorium. Raport zatrucie personelu, Alex. 73 dni po katastrofie. Skażenie zostało zabezpieczone. Dodatkowym sukcesem systemu filtracyjnego jest to, że udało się wyizolować próbkę substancji trującej. Najwyraźniej pochodzi ona z komety. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób udało jej się tak szybko rozprzestrzenić. 755 członków załogi oddelegowano do badań nad nową substancją. 74 dni po katastrofie. Próbujemy uporać się z pierwszymi przypadkami zatrucia wśród personelu, który miał styczność ze skażoną wodą. Nie stworzyliśmy jeszcze modelu molekularnego, nie wiem, czy chciałem powiedzieć coś innego, trującej substancji. 75 dni po katastrofie. Simons dokonał niesamowitego odkrycia. Energia. Substancja jest nośnikiem energii, którą jego zdaniem łatwo będzie skanalizować. Oznacza to, że prawdopodobnie właśnie odkryliśmy nowe źródło energii. 76 dni po katastrofie. Znajdujący się wśród nas politycy już próbują rozreklamować je wśród ludzi. Substancję nazwano Elex. Wywołane przez nią skutki uboczne na razie nie zostały podane do wiadomości. Teraz potrzeba tylko dobrych wiadomości. Moi ludzie pracują właśnie nad przystosowaniem naszej technologii do nowego źródła zasilania. Jeśli nam się poszczęści, będziemy o krok bliżej przetrwania. Kto wie, może i katastrofa przyniosła ze sobą jakieś dobro. Jeśli tylko uda nam się zapanować nad właściwościami tego pierwiastka, to z pewnością czeka nas świetlana technologiczna przyszłość. Tutaj dodałem przez projekt to, ale już takie życie. Raport starszego lekarza, czyli to idzie od najstarszych do najnowszych raportów, to może być bardzo ciekawe. I też dużo nam daje na temat tego, informacji na temat tego, co się działo zaraz po katastrofie, co jest fajne. Mnie to cieszy, bo ja chcę się tego dowiadywać, jakby chcę poznać ten świat z perspektywy właśnie tego, co się działo, co miało miejsce i co ma teraz miejsce. 77 dzień po katastrofie, to jest w ogóle raport z wypadków śmiertelnych. Osoby, które zatruły się skażoną wodą, zaczęły ujawniać objawy najróżniejszych dolegliwości. Czekamy na raport zespołu medycznego. 78 dzień po katastrofie. Objawy: biała skóra, oziębłość emocjonalna, bóle kończyn. Wszystkie osoby odizolowano. Obecnie znajdują się pod obserwacją.
79 dni po katastrofie. Pierwszy przypadek śmiertelny, samobójstwo. Zarządzono stałą obserwację. 80 dzień po katastrofie. Wśród zakażonych osób rozwijają się różnego rodzaju problemy natury psychologicznej. Większość pacjentów traci rozum. Jedynie jedna osoba wciąż potrafi myśleć logicznie. 81 dzień po katastrofie. Agresja. Niemożliwa do opanowania siła. Kilka osób załogi jest rannych. Zarządzono eutanazją zakażonych osób. Pacjent A5 zachowuje się inaczej. Mamy kilka teorii na ten temat. Prawdziwa przyczyna pozostaje jednak nieznana. Zarządzono autopsję wszystkich zmarłych. Okej, chciałem zapytać, czy mieli podobno wszystkich zakażonych. Ale rozumiem, że zakażeni to są ci, którzy by objawiali tę agresję, a nie ten A5, patrząc po tym dniu kolejnym. 82 dzień po katastrofie. Elek został sklasyfikowany jako silnie trująca substancja. Pacjent A5 wyraził zgodę na kontynuowanie badań. Myślenie logiczne nie ucierpiało. Część ośrodka nerwowego odpowiedzialna za emocjonalność uległa całkowitej zmianie. Zarządzono zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas podawania leksu. Autopsja wykazała rozległe mutacje wśród zmarłych pacjentów. Mamy też drugi jego raport. 79 dzień po katastrofie. Pacjent A5 usiłował uciec. Udało się go schwytać, ale wymagało to zaangażowania całego oddziału ochrony. Zarządzono podwojenie dawki środków uspokajających. Nie wiem, czemu ja mówię tak jak część ludzi uspokajających. To są uspokajające. Pacjent spokojny. Założono grupę badawczą. Staramy się ustalić, co jest przyczyną mutacji. Podwojenie zdolności logicznego myślenia może się okazać użyteczne. 134 dzień po katastrofie, ale przeskok. Brak jakichkolwiek efektów. Pacjent A5 kompletnie zobojętniały na towarzystwo. Wykonuje operacje logiczne bez udziału emocji. Swoje własne przetrwanie uznaje za dobro najwyższe. Nie udało mu się zmniejszyć negatywnych efektów spożycia leksu. Większość badanych ulega mutacji. Jedynie osoby o bardzo silnej psychice reagują podobnie do A5. Projekt zostaje zawieszony. Ze względów na bezpieczeństwo wszyscy badani zostali poddani eutanazji. Czyli A5 również został zabity finalnie. Okej, okay, czyli wychodzi na to, że Alex sprawia ludzi, czy sprawia, że ludzie stają się socjopatami. Nie dziwi mnie to aż tak bardzo. Natomiast ma to pewien... W sensie mogłem już te korelacje wcześniej wyciągnąć, natomiast te badania lekarza myślę, że bardzo mocno to pokazały. W sensie i silna psychika, i to, jak do tego podchodzi, część fakt tego, że część ludzi popełnia samobójstwo i tak dalej, i tak dalej. Będę musiał na tym jeszcze pewnie trochę pomyśleć, ale generalnie wydaje mi się, że to jest po prostu socjopatia, która się u nich rozwija, co jest ciekawe, bo socjopatia w tym wypadku jest nierozwijana społecznie, jak w większości wypadków bywa. Jak dobrze pamiętam, to psychopata jest narodzony, socjopata jest stworzony, jak to określała jedna z psychologów. Chyba dobrze mówię. Tak, dobrze mówię. W sensie dobrze ją cytuję. I po prostu socjopatia raczej wynika z aspektów społecznych, aniżeli z aspektów przyjmowania jakichś środków. Przynajmniej na tyle, na ile ja kojarzę, chociaż też znowu, nie cytujcie mnie z tego, bo może się okazać, że nie mam pełnej wiedzy. To jednak nie jest, w sensie psychologia nie jest moją specjalizacją, lubię ją, ale popełniam błędy i nie mam pełnej wiedzy, ba, wręcz powiedziałbym, że mam bardzo niewielką wiedzę, bardzo podstawową wiedzę z wielu zakresów, jeśli chodzi o psychologię, która nadal, no mówię, uważam ją za fajną dziedziną i uważam, że jest interesująca, żeby ją poznawać. I zarazem nadal trzymam się tego, co powiedziałem dawno, dawno, dawno temu, lata temu, że jest to nadal dziedzina, która mimo wszystko ma duże braki w wielu, wielu aspektach. 65 dni po katastrofie. Kilka raportów o skażeniu wody. Skontrolowano wodę w przedziałach D3 i F2. Okej, okay, to jest starszy raport. Czyli one idą alfabetycznie, a nie czasowo. Akurat tak się po prostu złożyło wcześniej. Skontrolowano wodę w przedziałach D3 i F2. Nie stwierdzono jej szczelności. Mimo to z terenów podlegających tym przedziałom stale docierają informacje potwierdzające skażenie. Są to zespół mający sprawdzić rury na całym odcinku. Należy ustalić, skąd bierze się skażenie. Brak wyników. Na jutro planowana kontynuacja poszukiwań. 66 dni po katastrofie. Skażenie narasta. Przedziały D4 i 5 oraz A1 są najpoważniej zanieczyszczone. Wysłano zespół mający sprawdzić rury. Brak nam ludzi, wobec czego sam sprawdzam główny trakt. Musimy jak najszybciej odkryć przyczynę skażenia. 67 dni po katastrofie. Praktycznie cały system wodociągowy jest już skażony. Nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfikować trującej substancji. Zespół laboratoryjny pobrał próbki. Wyznaczyłem grupę, której zadaniem jest opracowanie sposobu filtrowania. Prewencyjnie ewakuowano ludność z terenów skażonych. 72 dni po katastrofie. Nowy system filtracji przeszedł ostateczne próby. Rozpoczynamy oczyszczanie systemu. Czyli udało im się znaleźć filtr, który
by eliminował Eleks, czy wyłapywałby Eleks. Zobaczcie, minęło już 10 minut, a my jeszcze nie skończyliśmy. Rozprawa o Eleksie. Zmiana klimatu. Badania nad uwarunkowaniami pogodowymi Starego Świata doprowadziły mnie do ciekawego wniosku. Eleks znacząco wpłynął na temperaturę panującą na Magalanie i zmienił jego klimat. Przed uderzeniem komety tereny Ksachoru charakteryzował łagodny klimat zbliżony do tego panującego w Abessie. W przeciągu kilku ostatnich dekad temperatura Magalana znacznie się obniżyła. Pokrywa lodowa Ksachoru jest wciąż dość młoda. Stąd domniemanie, że musi ona mieć bezpośredni związek z Eleksem. Proces wyziębiania nabrał szybszego tempa, od kiedy albowie rozpoczęli gromadzenie potężnych złóż tegoż w swojej krainie. To ma sens, bo patrzę na to, czyli Eleks magazynuje ciepło i przetwarza je na energię. To był bardzo dziwny dźwięk, akurat zacząłem gestykulować i się aż przestraszyłem. Wykazany dziennik. Moje badania. Odkryłem, że nasi ludzie przeprowadzali w przeszłości badania z użyciem Eleksu. Dowodzą tego pojedyncze publikacje, do których dostęp powinien być ograniczony. Jednocześnie moje badanie winno być objęte tajemnicą. Moi bracia i siostry mogą nie do końca rozumieć, co mną kierowało. Niestety oślepia ich wiara. Tymczasem ja dostrzegam wyjątkową moc Eleksu. Dotąd używaliśmy go jedynie jako paliwa zasilającego maszyny. Wierzę jednak, że można go również wykorzystać, by usprawnić ludzi. Dzień dobry, mamy Alba. Niestety nikt nie odważył się jeszcze podjąć stosownych prób. Odnotowano przypadki, w których Eleks nie doprowadził do zwyrodnienia. Doprowadził, tylko nie takiego. Według badań zależy ono od siły woli poddawanej mu jednostki. Odporność umysłu determinuje skutki działania Eleksu. Jeśli osoba jest silna, Eleks potęguje jej siłę. Ja jestem silny. Przeprowadzane przeze mnie eksperymenty dobrze rokują. Odkryłem dawkę, na którą mój organizm reaguje najlepiej. Zachowuję ostrożność. Niebawem nadejdzie czas, kiedy będę mógł wyjść z ukrycia. Wkrótce opuszczę ten świat, obierając nowy kurs. Mój umysł pracuje na najwyższych obrotach. Jego działanie nie zakłóca już uczuciowy chaos. Powoli zaczynam wtajemniczać w swoje plany kilku starannie wybranych ludzi. Wybieram jedynie najsilniejszych i sprawdzam ich wytrzymałość. Niestety jaśniejąca skóra, która jest efektem mojej pracy, bywa trudna do ukrycia. Z pewnością niektórzy już się zastanawiają, co się dzieje. Moja siła rośnie, a wraz z nią zwiększa się ryzyko. Jedynym logicznym wyjściem w tej sytuacji jest sfinalizowanie mojego dzieła. No i tak, czyli rzeczywiście wziął Eleks i stał się Albem na dobrą sprawę. Ludzi, a ty dalej swoje jesteś idiotą. Tam się o coś kłócą. Akurat nie mam teraz czasu i słuchać, ponieważ dążę, biegnę do Ewy, aby oddać jej tę misję, którą zakończyliśmy. No i zobaczymy, co dalej w następnym odcinku, moi drodzy. Natomiast tak mówię, jeszcze tyle zrobimy i potem... Wiesz, że nie możesz tu być. Chciałaś coś ode mnie, kobieto. Mam, czego chciałaś. Niewiarygodne. W końcu mogę przeczytać autentyczne pisma Arvida. Wyświadczyłeś mi ogromną przysługę. Skoro ta, zapłać mi. Żadna ilość kryształków tego nie wynagrodzi. To bezcenne dzieło. Nalegam. Nie jestem bogata. Jeśli zależało ci na pieniądzach, mam nadzieję, że tyle wystarczy. A, tak! Jeśli cokolwiek w tych pismach mnie zaciekawi, dam ci znać. Chociaż tyle mogę zrobić. Okej. Okay. Nam nic nie ma do powiedzenia niestety na chwilę obecną. Dobra. Ale moi drodzy, to było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Wybaczcie, strasznie ten odcinek przeciągnął. Myślałem, że będzie, że krócej nam zajmie przeczytanie tego wszystkiego, ale też było to dosyć ciekawe moim zdaniem. Pokazało nam, jak w ogóle zaczęli powstać albowie, jakie były eksperymenty tworzone, jak w ogóle Eleks dostał się i do ludzkiego organizmu, etc., etc. Ale na ten moment to było na tyle. Dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia, moi drodzy, do następnego. Mam nadzieję, że już jutro. W międzyczasie oczywiście rozdam punkty, rozdystrybuję je i zobaczymy, co dalej. Jeszcze raz, do zobaczenia, moi drodzy, do następnego i na razie.